Jakie są rodzaje poszukiwaczy? Czego ci ludzie szukają tak naprawdę? Podział ogólny jest na ludzi, którzy szukają wszelkiego rodzaju monet, drobnicy, biżuterii, śladów jakiegoś domostwa i na ludzi, którzy szukają militariów. Taki jest ogólny podział, przez co rozumiemy przez drobnice. Monety, wyposażenie, pierścionki, wszelkiego tego typu rzeczy, które gdzieś tam pozostały w ziemi. A jeśli chodzi o militaria, no to kawałki uzbrojenia, kawałki broni, klamry, wyposażenia. To są rzeczy, które według tego ustalonego podziału ci ludzie szukają. Oczywiście, jeśli chodzi o szukanie drobnicy, to jest to przyjemna i fajna praca, ale przy jednym i drugim jest zawsze ryzyko, że znajdziemy jakikolwiek niewypał. I niestety dużo mamy w naszych ziemiach artefaktów po wojnach. Po pierwszej i po drugiej wojnie światowej te rzeczy są szczególnie niebezpieczne. Co robić w takich sytuacjach? Zgłaszać to przede wszystkim. To często powtarzam w swoich filmach. Mimo wszystko zgłaszać. Dla dobra innych i dla dobra ogółu, dlatego że no, wśród nas są też ludzie młodzi i są też ludzie starsi, ale i bezmyślni, którzy potrafią takie rzeczy z ziemi niebezpieczne zabrać. I dla własnej ciekawości, niewytłumaczalnej dla mnie do tej pory, takie rzeczy próbować rozkładać lub pozyskiwać z nich materiały. Wiele osób też szuka złomu kolorowego, który później może sprzedać, ale to jest margines. Większość osób zajmuje się poszukiwaniem albo militariów, albo jednych rzeczy i drugich. To nie jest tak, że to jest ściśle podzielone. Ta pasja jest dość elastyczna, dlatego że można uznać, że często znajdujemy jakieś wyposażenie mundurów, czy guziki wojskowe, czy klamerki od pasów, ale też często znajdujemy rzeczy osobiste, jak pierścionki ręcznie robione, jak kolczyki, jak kawałki jakichś rzeczy, których osobistych, na przykład koperty od zegarka, jakieś papierośnice z monogramami. Dużo jest rzeczy, które można znaleźć. Są też ikony, są też krzyżyki. Masa jest rzeczy takich. Są tacy relikciarze, którzy szukają tylko ikon i tylko krzyżyków i takich rzeczy, które były związane z religią. Temat jest jak rzeka. Warto czytać książki, warto się tym interesować, dlatego że te książki i te rzeczy pomagają w tych poszukiwaniach. Pomagają nam w poszukiwaniu i militariów, bo patrzymy, gdzie były dane ślady danej wojny, gdzie patrzymy na stare mapy, patrzymy na stare opisy, jak szedł front, jak jechały czołgi, jak szli żołnierze. I na tej podstawie możemy przeszukiwać pola bitew. I podobnie jest z takimi rzeczami jak monety. Szukamy starych dróg, starych młynów, starych karczm, zajazdów, miejsc, gdzie ludzie się gromadzili, starych kąpielisk, gdzie ludzie się kąpali, rozbierali i często rzeczy wypadały im z kieszeni. Naprawdę są to ciekawe rzeczy z punktu widzenia naszej historii teraz współczesnej, bo możemy w taki sposób z wykrywaczem metalu, spędzając sobie miło wolny czas, cofnąć się o tysiące lat do tyłu, czy o nawet 100 czy 200 i znaleźć pewne rzeczy, które towarzyszyły tym ludziom na co dzień. To jest naprawdę niesamowite, miłe uczucie, kiedy w środku pola, zaoranego pola, gdzie nie ma nic, na pełnym pustkowie znajdujemy ślady starej drogi. Znajdujemy kawałki koksu, po którymi była wysypana ta droga. Znajdujemy stare guziki przy drodze. Znajdujemy kawałki jakichś starych szachów czy elementów, gdzie ci ludzie spędzali wolny czas poza miastem, poza wsią, albo czekali żołnierze na rozkaz. Naprawdę są to niesamowite historie, można się cofnąć i odtworzyć pewne życiorysy. W wielu przypadkach też obserwujemy na różnych forach i w mediach podają i za granicą i w Polsce może jest to rzadsze, że odnaleziono jakieś rzeczy osobiste i odnaleziono człowieka, odnaleziono jego wnuczka i odnaleziono pewną historię człowieka, która została zatarta. To są niesamowite uczucia i niesamowite emocje, które temu towarzyszą, bo jednak wyciągamy coś z ziemi nie znając, nie wiedząc co to będzie często i później na tej podstawie ta rzecz wyciągnięta jest w stanie ożyć i odegrać jakąś historię, której już nie ma, która się zatarła. To są bardzo, bardzo interesujące rzeczy i polecam po prostu wszystkim takie zajęcie i takie hobby. To jest naprawdę miłe spędzanie wolnego czasu.